witajcie, z tej strony Rakieta Getsu, jesteśmy w Kosmos Getsu, Baba Is You. No i znowu mamy ten poziom, który ostatnio mi spędził sens powiek. Znaczy, nie jest chyba trudny, ale no niestety jest kombinowanie z przestrzenią, którą można przesuwać. Jakoś mi to nie siadło specjalnie, wolałem inne rzeczy ostatnio porobić, ale wpadłem na rozwiązanie tego poziomu, siedziałem między nagraniami tak, żeby rozkminić. I wam jeszcze powiem tylko, że moją pierwszą myślą między nagraniami było to, żeby może tutaj na przykład jakoś rakieta popała ten napis i żeby na przykład wejść tam jako baba do środka i wypchnąć ten napis, dać na przykład flag is win and star, albo nie wiem, school is i tam defeat and no coś tam jeszcze dopisać w każdym razie, że można. Ale okazuje się, że ten pomysł nie ma racji bytu. Myślałem jeszcze w ten sposób może, żeby zrobić, żeby potem po pewnym czasie rakieta była usuwana przez to empty, że może w ten sposób trzeba tutaj działać. I okazuje się, że żadna z tych rzeczy, no po prostu masakra. W takim razie, jak zrobiłem ten poziom? Faktycznie moja myśl o tym, żeby przesuwać powietrze, była słuszna, tylko że trzeba to dobrze zrealizować i to bardzo dobrze, nie ma miejsca na błędy. Tutaj musimy dopchać sobie rakietę, z tego co ogarnąłem, oraz trzeba też gwiazdki dopchać. Jakoś to tak działa, że te belty do góry idą i wypychają tam powietrze, więc można się poruszać w przestrzeni, które są blokowane przez te gwiazdki, a nawet jeśli nie, to w gwiazdki można wchodzić, bo one nie są powietrzem, więc jak powietrze będzie puszem, to będzie dało się w dalszym ciągu w to wchodzić. Tak przynajmniej rozumiem. I spróbowałem takiego rozwiązania, że tutaj sobie te gwiazdki jakoś dorzuciłem, no i trzeba będzie to dobrze zrobić, sam nie wiem do końca, jak mi się to udało, bo to wczoraj robiłem. Robiłem coś na tej zasadzie, żeby ułożyć tutaj pionowy napis. Raket i spusz na pewno musi być w tym zestawieniu. I tutaj jeszcze damy end star, żeby jeszcze te gwiazdki popchać, bo nie wiem dokładnie jak powinny one być ustawione. No ale w razie czego jeszcze empty będzie potrzebne. Chyba jakoś tak zrobiłem. Tutaj star nie będzie potrzebne, empty musimy dostawić. No i endem, właściwie to enda będziemy dostawiać. No i trik polega na tym, że mogę dopchać tego enda i teraz jestem w stanie chodzić w prawo, ale tak ogólnie, no to na przykład do góry czy w dół nie pójdę. I tam, moi drodzy, możemy wepchać powietrzem tę rakietę. Więc możemy tak na odległość, tak pusznąć sobie. Pyk. I faktycznie jest wepchana. Mogę się już swobodnie poruszać, bo poruszyłem tego enda. No więc możemy iść do czaszki. Tak by się mogło oczywiście wydawać. No to okazuje się, że to nie jest prawidłowe rozwiązanie, a raczej no nie jest w całości poprawne, bo okazuje się, że musimy dać tutaj enda, cofnąć się, teraz wypchnąć powietrze i zyskujemy teraz krok dodatkowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I mamy, moi drodzy, do flagi. No po prostu ten poziom, nie wiem czy to jest jedyne rozwiązanie, może jest jakieś prostsze, no ale na takie wpadłem i aż mózg mi to rozwaliło. Jakoś łącznie ten poziom mi godzinę, półtorej zajął, więc wciąż nie biję rekordów, ale było trudno. No to co, dwunastkę, jeszcze za ten dodatkowy nie będę się brał, nie jestem aż takim świrem. Guardians, będą jacyś strażnicy. A UFO, chronią tam widzę. Ice, text is pull, mogę text brać ze sobą. Możliwe, że trzeba będzie zablokować tych strażników. Empty is. Aha, też biorę ze sobą ten napis. Empty is ice. Co nam to da? A nie mogę, bo empty is empty, ice is ice. A mogę na przykład text is empty? No to mogę, ale wtedy mi się wszystko rozwali po prostu i nic to nie da. Nie ma tekstu. UFO is open, czyli będą otwierać, ale też UFO has UFO. Aha, i mnie niszczą. Mogę jakoś tak robić. Ej, patrzcie, mogę się zamieniać miejscami. A nie ma nawet słapa, bo ja to robię ręcznie. Po co jest ten loot? Po co jest też text is pull? Po co mamy text brać? Albo loot ze sobą brać? Może trzeba tam wepchnąć loot jakoś? No? Tak trochę to wygląda. Tylko po co też nam odstęp? Jest tyle pytań, tak mało odpowiedzi, nie? O co tu chodzi? Nie wiem, wezmę sobie taki paseczek i zobaczmy, czy da się zrobić, nie wiem, ice is text, albo... Aha, ja tam nie wezmę ze sobą tego, bo mogę tylko pulować. Nie wiem, o co tu chodzi. Dziwny ten poziom, już na dzień dobry mogę wam powiedzieć. Ice. O. Jest zablokowany, ale to wtedy mnie będzie biło. Możemy tam coś dopchać. Text is win? Nie, to nigdy się nie udawało. Ice is pull. Mogę też empty is pull, znowu tym... ciągnąć... Jezus, to będzie trudne. Żeby ciągnąć powietrze znowu. Nie lubię tego, naprawdę nie podobają mi się te poziomy z ciągnięciem powietrza. Ja to już wystarczająco wyraźnie dałem do zrozumienia, jeśli nie, no to wiecie. Zgaduję, że trzeba będzie wyciągnąć powietrzem te ufoki, a może one nie będą po prostu dzięki temu już chodzić.
Jeśli nam tutaj jakoś empty is pool. Może text is pool jeszcze jest potrzebny. Text is pool i pociągnę ze sobą powietrze. Tylko po co wtedy loot jest? Oj, tu będzie rozkmina jakaś głębsza, chyba coś tak czuję. Czemu mi to bierzesz? Wszystko mi się przylepia. Empty is pool, nie mogę pchać ze sobą. Ale patrzcie, że się nie ruszają faktycznie. Dopiero co się ucieszyłem, że poprzedni poziom zrobiłem. Chociaż z drugiej strony jak mamy pool, to możemy z krańca brać. To jest dobry. Ej, mam jeszcze jeden pomysł. Może za pomocą tego lodu pociągniemy, robiąc bardzo długi wężyk. Przecież jak z text is pool, no. Będzie może połowa zagadki rozwiązana. Po co jest ten loot? Tylko po co jest empty? To dalej mnie notrumuje, niepokoi mnie. Aha, bo to nie da się pushować. Może trzeba powietrzem to wypchnąć. Ciekawym warunkiem jest ice is shut. Czyli UFO otwiera i UFO has UFO, czyli jeśli jakimś cudem uda nam się tam do środka wepchnąć lód, to on się otworzy, czyli zniknie, a UFO, mimo że otworzy, stworzy następne UFO, więc what the fuck w ogóle. Z drugiej strony można wziąć wina jakoś dostawić, tylko nie mamy tylu napisów. No i tam nie można tylko dostawić, trzeba coś wyciągnąć. Możemy też samą przestrzenią wypchnąć i wziąć ze sobą. Możemy tam wepchnąć to. Tylko też bierzemy ze sobą, no. To jest ten minus, że musimy bok iść. No i tyle jesteśmy w stanie wepchnąć bez żadnych problemów. Mi się wydaje, że tutaj jest możliwość. O, patrzcie. Mogę tu wepchnąć. Empty is pool? Ale tu mogę wepchnąć, bo jest coś tutaj. Teraz nie. Po lodzie mogę się poruszać, ale nie mogę tam wepchnąć też lodu. Mogę sobie zrobić tor z tego lodu. To jest dobry pomysł. Ice is pool. Jak się też nazywał poziom? Guardians. No to nie, to nic nam niewiele nam powie. Ale taki tor sobie tutaj możemy zrobić. Nie chodzi o jakiegoś brata Lokiego. Bardziej takie przyziemne rzeczy nawet można powiedzieć. Nie, jak tor wspinaczkowy, albo coś jeszcze takiego niezbalansowane. Dobra, już koniec mangi. Gadasz głupoty. Życie się odechciewa, tylko dobrze trzeba te tory ustawić. Coś takiego. Zamiar tu był dobry, tak? O, no nawet jest tu jakiś napis, tylko pytanie, czy uda mi się text is pool, czy empty is pool zrobić. Trochę tak brzydko ułożyłem ten tekst, ja wiem. Może go tutaj jakoś ustawię. O, i mogę się poruszać? A tu nie. Ale mogę brać przestrzeń. Nie mogę też. No nie mogę też tego odłączyć w tym zakresie. Gdzie jest ice? Gdzie się podział ice? Tu się podział ice. Co mi to daje? No jakbym miał tam ścieżkę zrobioną. Może da się jeszcze rozciągać ścieżkę? Ja nie mogę pchać. Nie mogę też tam wchodzić. Ej! Patrzcie, wezmę sobie, wow! Dobra, wymyśliłem to! Mam wina! Jej! Czyli jednak moje rozwiązanie było dobre. I teraz co jest win? Empty is win, można nawet chyba zrobić. Tram. Aha, nie da się. Nie da się tak wygrać. Ice is win musimy zrobić. Tram. Wygraliśmy. O, sobie dosłownie wziąłem zalinę, chwyciłem tego wina i sobie przyciągnąłem, jak empty is pool. To 13 teraz, Skyhold, trzymanie nieba, o, proszę nie empty. W sumie wszystkie poziomy na tej mechanice tutaj polegają, więc będę narzekał. Co mi jeszcze to pomoże zrobić? Box has key. Tu jest box. Key is open. Open me. Znaczy box może mi to otworzyć, klucz może mi otworzyć. Empty is. Mogę coś zniknąć, mogę empty is door nawet zrobić. Door is empty. Mogę zniknąć po prostu, a nie, door is door, więc nie mogę zmienić. Empty is shut. A co robi box? Box is box, nie można go zmienić. I key można pchać. Czyli muszę jakoś zniszczyć to pudełko. Ewentualnie poprzesuwać napisy. Na przykład key is... Czy empty is key. To sporo ich będzie. A nie mogę zmienić. Może empty has key. Paski, takie pieski nawet. Też średnio bym powiedział, bo nie mogę roztłuc. Można dorobić, że door nie jest przecież zamknięty.
A nie, door is zawsze stop, ale coś innego jest zamknięte. Key is open. Można coś do klucza dopisać. Key is key. Box nie mogę wziąć. Empty is key. Empty is key. A nie, empty is empty. Empty dumpty. Czy ja mogę coś tu niszczyć? Wszystko od tego zależy. Key is open. Empty is open. Zobaczę, czy to zadziała. Czy... Is open. Empty is shut. Więc jak będzie równocześnie tym i tym, to się nie stworzy coś? Tak, się tworzy. To jeszcze empty has key? Możemy stworzyć coś z niczego przy takim układzie. Has key, tylko jak to zrobić? A może inaczej zrobimy? Bo, a nie, boxa nie zrobimy. To też się odpada. Empty has key. Has key. Is shut. I gówno. Widzieliście, wszystko się otworzyło naraz. I musimy sprawić, żeby to... A może trzeba dopaść dwa napisy jakoś? Może box is shut. Ej. Chyba dobrze. Box is shut, teraz pudełko będzie zamknięte. A empty is open. No? Okej, okay, zadziałało. To jeszcze, żeby hasa dać. Has key, empty has key, czy nie? Jest, pojawił się klucz. Dobrze, to teraz przestawmy is shut. To musimy zrobić coś z niczego dosłownie. I to tyle? O, no to łatwiutko dzisiaj było. Tym poziomem, nie ponarzekam sobie, podobało mi się. No ale, no nie wyprzedzajmy faktu, dostał ostatni poziom tutaj, który jest dodatkowym. Zobaczmy, co wymyślili. Egzystencjalny kryzys. Zaczynam mieć, jak na to patrzę. Jest rakieta, to jest utrudniony właśnie poziom z tym... Z tą rakietą widzę, bo tam było takie, że trzeba pustką coś zabrać. Tutaj jest jakiś problem, że empty is win. I też nie można tego przepchnąć, chyba że się tam doda coś, co nie coś, coś nie coś. Empty is push, na pewno trzeba dopisać swoje. Ale wiadomo, że nie możemy potem manewrować za dużo tym, nie? Rock at is push. Czyli będziemy go pchali. Możemy tę rakietę bez problemu wydostać stąd i na przykład gdzieś... Ojeju. Ale mogę tu iść. No to tak to mniej więcej działa ten empty. A empty is baba? Czy baba jest baba? To empty is empty. Dobra, widzę. To nie da się zmienić. Aha, i widzę, że tutaj nie mam jak popchnąć do góry. Więc tam wygląda to po prostu. Jakby trzeba było sobie... Wziąć, dostawić... Jestem uwięziony. Wiecie, wypchnąć tego wina, a potem od drugiej strony jakoś... To mnie zawsze rozwala, że tu jest wymagana jak najlepsza znajomość mechaniki z tym empty. Ja to sobie wyobrażam zawsze tak, że to jest przestrzeń i my musimy się dostać w coś, jakiś inny obiekt, może gwiazdę na przykład. Bo to jesteśmy w stanie z tego poziomu przesuwać, bo tam jest pustka. No pustkę przesuwamy po czymś. To tak jakbyśmy mieli niewidzialne kamienie wszędzie. Empty is you, ej! Ej! Co to się podziało? Empty is you, nie pomyślałem o tym. Samo się zrobiło. Empty is you. No i tam dalej brakuje, bo tam widzicie, w księżycu nie ma pustki, więc nic mi nie wypchnie tego wina. Jedynie co nam zostaje w takim układzie, to dopchnąć tam do góry, tylko tam też jest księżyc. Chyba widzę. Nie, też nie dopchniemy. Jak to wymyślić, no? Bo nie można też się cofać za bardzo, z tego co zauważyłem. Każdy ruch ma tutaj znaczenie, bo przesuwamy przestrzeń. Najpierw dam rakietę tam. Nie dam tam rakiety. Muszę ich, nie wiem, jakoś... Może teraz? O. Jest, flag is win, tylko co dalej? Empty is you. Potem się karamba zaczyna. Nie mam jak wrócić do mojej postaci. O! Dobra, jestem swoją postacią, tylko co dalej? Jak się dostać do flagi? Flag is win, to już mamy pierwszą połowę załatwioną. I co dalej? Może jak empty is you? A nie dostanę się, bo tam... W sumie? Ja nie mogę teraz wejść we flagę po prostu. Jak empty is you? Czekajcie. Empty is you. No i gdzie ja jestem? Jestem wszędzie, czyli nigdzie. Może się muszę wypchnąć tam pustką. Czekajcie, pyk.
Ewentualnie znowu rakietą. Bo wiecie, jak już tak babę wypchnęliśmy, to ją jej z powrotem nie weźmiemy łatwo. A nie mogę wziąć, baba jest... Może ju teraz, jakbym się przestawił na... Udało się, wypchnąłem się tam pustką, jakoś się popchałem nią, udało się. I ukończ kosmos, dostałem osiągnięcie tutaj, Rocket is Dust. Jakbym miał ocenić te poziomy? Klimat bardzo mi się podobał, poziomy różne. Te empty zdecydowanie męczyły, ale reszta była fantastyczna. No i mam 6 kwiatek, to już ostatnio widzieliśmy, 6 poziom. I gdzie jest 7? Jaką kolejność mam obrać? Tu jest 8. Tu jest... Za 7 kwiatków, tu jest 7, Flower Garden. Pytanie, co jest tutaj za 7 kwiatków jeszcze, albo tu. Tu są osobne poziomy? Zajrzyjmy może, zobaczmy na chwilę, co tam jest takiego. O, dobra, są poziomy. Zastanawiałem się dlatego, że może tutaj gdzieś by zakończenie jakieś kolejne było. Chasm, zobaczmy, chasm na chwilę. Okej, to są też wszystko levele. Na dole po prawej widzę jakąś wysepkę też. No dobra, no to co, to zaczynamy w najwidoczniej ogródek. I będę wam mówił, tutaj bez ogródek jabłuszka są, i grzybki. I widzę, że znowu mamy dwie ścieżki, możemy wybrać naszą truciznę. Bardzo mi się to kojarzy z tymi poziomami leśnymi, a tam było dużo tych beltów, jakiegoś tam pchania, słapa i nie było to super. KKSU, muszę sobie to... Aha... Jest problem, bo ja nie przejdę, a muzyczka taka bardzo spokojna. Jeśli wypchnę, to umrę. Kekeon Grass... On Grass, on doszło teraz. Keke On Grass is defeat, czyli mieszanka tych dwóch obiektów da jakiś skutek. On Grass. Ale na przykład napis mogę swobodnie na to wypchać, bez problemu. Keke On... czy Key On Grass is defeat? Nie wiem. Keke is Key. Możemy defeat w sumie rozwalić. Keke is Key. I Key is Keke. Key is you, można zrobić. Kiss you. A nie ma tutaj klucza w ogóle, keke is key. Nawet jeśli to nie ma takiego, nie możemy być kluczem. Key is not you, zablokowali to. A co otwiera? Co otwiera? Key is open, czyli trzeba zrobić z trawy pewnie klucz. Key, grass and key is not you. Keke on grass is... O. Dobra. Tylko tego nie wypchnę tak łatwo. Tu trzeba więcej myśleć nad połączeniami. Keke on grass is defeat, nie. Grass, nie. Key on keke is grass. Nie, to jest wszystko chyba poblokowane, mi się wydaje. Chociaż nie. Key on keke, aha, bo nie możemy wejść tak w ten klucz. Psychodela już mi w uszach gra, tak zauważyłem. Oj, ale po tych kosmicznych poziomach klimacikiem trochę tęsknię. To jest taki zwykły zielony poziom. No i co tu dużo mówić. Grass is key. Key, keke on, key, grass is key. Też nie może być. Ja zawsze będę na sobą. Na siebie. Na sobie. No nie da się. Okej. Okay. Zamieniamy w klucze, dobrze działa. Tylko jest problem w drugą stronę. Możemy sobie zrobić ścieżkę klucz. Na przykład jeden klucz możemy sobie w sumie zrobić. Tylko jest kwestia tego, że nie dopchamy go tam potem. Sami widzicie. Więc troszkę to wygląda tak, jakbyśmy musieli ten warunek nieco zmodyfikować. Na przykład na ten moment sobie zepsułem, bo jest zablokowane przejście przez ten klucz. Spróbujmy tak, grass on keke is key. I stanie na trawie spowoduje, że będzie z tego klucz. Będą z tego dzieci. Dobrze. I widzę tu parę problemów. W ogóle powiem taką ciekawostkę, od paru dni nie wiem, o co chodzi, ale mój sąsiad, jak nagrywam Baba Is You o godzinie 20, kurczę, zaczyna pukać. O co w ogóle chodzi? Zaczyna coś tam młotem walić. Dlaczego? O 20. Glupie. Nie, w sumie czekajcie. Jeden sobie będzie keke manewrował tu, drugi tam. Na przykład zrobimy tak, że on se tu będzie. He is keke. Okej, okay, on se tutaj wejdzie. Nawet dobrze, że sobie odsunęliśmy. Key is keke. Pyk, 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 pyk. I teraz trzeba odłączyć ten napis. Okej, okay, zrobiłem. Nawet ciekawe, ale boję się, ile to daje możliwości. Bo zobaczcie, ile ja mogłem tutaj tych keke zrobić. Nieskończenie... Nie no, dobra, tyle, ile trawy było na podłodze. Na swój sposób to straszne. Ale jaka jest konkurencyjna mechanika? Czyli ten taki... Już podchodzący pod żółty, zielony. Kame, nie, make flag, czyli tworzy. Moon, make flag. Coś tworzy coś. Make, że na przykład make moon, może flag, make moon.
Make Moon. I tworzę jak chodzę, to jest ta mechanika, czyli będę tworzył nieskończoność. Może sobie popchajmy nieco. A, baba mnie rozwala. I tam trzeba przejść po tym torze. Hedge i stop. Aha, to nie jest to, to jest grass, to jest grass. Grass is shut, a moon is open. Czyli flag, make moon. Pyk, pyk, możemy sobie dwa zostawić. Zastanawiam, czy nie ma jakiejś pętli typu, że narobimy sobie tych księżyców, a potem moon is flag i tyle. Flag is you. I to nam daje też możliwości. Ej, możemy tyle siebie zrobić, że będziemy cały czas tworzyć te księżyce. Ej, co jest? Chodzę flagą. Co tu się wydarzyło? Czekajcie. Wcześniej trawa mnie psuła. Aha, jeśli... Dalej mnie będzie psuła. Trzeba ten tor sobie zrobić, tak? Tak to rozumiem. Tak była open. Moon is open. Tak? Tylko nie wiem, ile mnie jest. Dobra, ostatnia to była. I muszę jeszcze potworzyć księżyców. No, sobie potworzę tutaj, ile wlezie. I trzeba sobie tor zrobić. Będziemy malować dzisiaj. Zróbmy się, staniemy się jedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Może one mają limit, ile może być w jednym miejscu, bo coś mało tego, nie? Flag make moon. A moon is open. No działa faktycznie. Pytanie co w drugą stronę. W drugą stronę, bez problemu, tor. Czyli tak to trzeba było zrobić, a nie jakiś grind. I co dalej? Baba is win, muszę wejść babę. Okej, okay. No ja nie wiem, ja tutaj jakaś kwadratura koła. Zacząłem sobie po kolei tylko tymi flagami niszczyć, a przecież dało się łatwiej księżycami. Dobra, wracamy do trzeciego poziomu, bo widzę, że tak idzie kolejność. Sortowanie. Zawód jakiś sortowania, czy jakieś... O, przypomina mi to trochę ten level endingowy. Sorting. Czyli trzeba dopchać właściwy kamień do właściwe miejsce, chyba nie. Rock is push. Belt is push. Belt is shift też mogę zrobić, ale to jest tylko jednorazowe. Potem już nie odzyskam tego. Czyli muszę dobrze dopchać kamień. On, aha, będę coś zamieniał. I leci sobie. Może mnie też popchnąć teoretycznie, albo ja to. Klucz mogę dostać. Ale już się potem nie wydostanę. Mogę zrobić, że rock on... Belt on rock is shift. Ciekawe, czy rock is push będzie działać samo w sobie. Nie działa. Widzicie, czyli ten warunek spowodował, że się mu spieprzyło. Nie, że wycofał inny warunek po tym. To jest coś nowego dla składni tej gry. Rock on belt is push. My ten nie możemy dopchać, nie? Na przykład teraz pchamy. Rock on belt is push. Ale my nie będziemy pchani sami w sobie. Rock on belt is shift. Is shift powinno być. Is shift. Oj, rock on belt is push. No możemy pchać, ale wtedy belt is shift jest potrzebne. To tam do końca dopchać, nie? Co to nam daje? A, bo zastępuje, może tu trzeba nawet to wykorzystać. Rock on belt is shift? Aha, rock is push. Mogę w to wejść, wepchnąć i wydostać kluczyk. Ogarnąłem. Tak, żeby kamień tylko był przesuwany i żeby ta taśma działała na kamień, ale na mnie już nie. Zadziałało, okej. Okay. Relaxing spot, czyli miejsce, w którym możemy się zrelaksować, odpocząć sobie nieco od trudów życia. Rock is push. Mogę sobie wepchać tu kamień. Owszem, zrobiłem to. Co? Flag is win, trzeba tam dopchać kamień, widzę. Water is sink, czyli nie przepchamy. A co tu, co ma kekę tutaj do wiatraka? Rock is kekę można też zrobić. Rock is kekę. Jak wepcham na przykład pusza, to się zepsuje, bo to jest jakiś inny warunek. Rock is weak. Kekę on rock is weak. Czyli się faktycznie stworzył tutaj kekę, ale on się rozwalił od razu. Może dlatego trzeba go zamienić w tekst i z powrotem bepchać tekstem tam. To było dobre, żeby flaki zmienić, żeby on się na wodzie stał tekstem. Się, bo ja go mogę pchać. Albo nawet nie mogę, bo ten warunek psuje to. Dobra, spróbuję go dopchać i zobaczę, jaki jest problem. Nie przechodzi. Aha, ja tekstu potrzebuję. Dobra, widzę. A czemu nie mogę sobie sam wziąć tutaj jakiegoś tekstu, na przykład tego tekstu? Text is float. No fajnie, lata sobie, no i co?
Aha, bo się nie przepcham. Chyba wiem, o co chodzi. Spróbujmy może najpierw zmienić skałę, bo nie wiem, po co ta skała jest. Ona jest tylko taka, żeby mylić. Rok i skekę. Tekst... to roka nie będziemy potrzebowali wtedy. Tekst on keke. I spusz. I z... Co? Chociaż nie, ma to sens. Ma to większy sens niż myślałem. Patrzcie. Ej, tylko wtedy keke nie będzie puszem. Może kolejność źle. Keke on tekst i spusz może. On tekst i spusz. Chociaż no na tekst nie jest w stanie keke wchodzić, to jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Nie. Bo moglibyśmy wpieprzyć sobie, tak brzydko mówiąc, tekst na keke. Albo na kamień. Tekst on rock i spusz. Co to zmienia w kont... O. Po co nam keke? Aha. Okej. Czy to jest rozwiązanie? Tak. Ciekawe, trzeba było się pobawić tym znowu na wrzucaniu obiektu w jedno miejsce. Aria clear! Po czterech poziomach, ona jest wyjątkowo mała. I co, mamy siódmy, siedem kwiatków. Więc odblokowała nam się brama teraz tam. Ej, zobaczmy, czy to będzie ending, tak z ciekawości. Kolejny? Czy jeszcze nie? Pyk, odblokowuje się. Nie, to może coś być w rodzaju endingu. Zobaczcie, że zaczynamy od zera, tam potem do 7 dochodzi i tam jest 8. Dziwne mega. Może to są jakieś ciężkie poziomy, slideshow, Jezu. Tutaj sobie zakończymy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Kolejny odcinek z ogrodu, w dalszym ciągu zobaczymy, co tam jeszcze przyszykowali. Trzymajcie się i pa pa!